Dzisiejszy wykład był poświęcony budowie, funkcji i znaczeniu stawów, ze szczególnym takim uwzględnieniem stawów maziowych człowieka. Ale też poszliśmy dalej, bo troszeczkę porozmawialiśmy o związkach pomiędzy mechaniką, czyli jak gdyby podstawą działalnością uczelni technicznej, i relacji do nauk medycznych, czyli właśnie jak wykorzystać najnowsze zdobycze techniki na potrzeby oceny narządu ruchu, głównie stawów maziowych. Przedstawienie podstaw w ogóle o funkcjonowaniu ciała ludzkiego i myślę, że to jest taki temat uniwersalny, który interesuje i młode osoby, i starsze osoby. To, że ten temat cieszy się zainteresowaniem, to było widać po naprawdę takich bardzo rezolutnych pytaniach, które młodzi ludzie sobie przygotowali, zadawali na koniec. Naprawdę wydaje się, że temat rażek zainteresował, ale dwa, że byli w stanie z niego wyciągnąć naprawdę logiczne wnioski. I właśnie jak potencjalne uszkodzenia, skręcenia, urazy sportowe mogą wpływać, co należy robić, żeby zachować stawy w należytej sprawności do późnych lat życia, jakie czynniki mogą inne jeszcze powodować przyspieszone zużycie stawów. Także naprawdę jak na tak młodych ludzi bardzo, bardzo takie mądre i dorosłe pytania były zadawane.